Ale pytanie jest takie, czy myśleliście o tym, żeby stworzyć swoistą straż działkową? Straż obywatelską, taką, która pozwoli wam na bezpieczne myślenie, czy to jest możliwe w ogóle, żeby z działkowcami się dogadać. Bo jeśli wszyscy działkowcy boją się kradzieży, to naprawdę wystarczy dzisiaj jeden czy dwójka działkowców, którzy sobie w nocy co godzinę przejdą po działkach, telefon komórkowy, policja czy tam straż miejska, to już zależy od dnia i jest reakcja. A włamywacz, który będzie wiedział, że coś takiego jest, to nie sądzę, żeby on do tych działań przyszedł, bo on idzie tam, gdzie jest niepilnowany, gdzie jest niekradziony. Jeżeli już w kościele w tą niedzielę była czytana informacja od komendanta policji, ja nie słyszałem, komendant wybrał tę metodę, żeby starsze osoby nie dawały się nabierać na ten tekst na wnuczka, tak? Czego do tej pory nie było, ja przynajmniej nie słyszałem, no to świadczy o tym, że mamy problem. Mamy duży problem bezkarności. Ta bezkarność się później przekłada na bezczelność tych złodziei. To jest bezczelność, słuchajcie. Człowiek z Osiecznicy przyjeżdża na gościnny występ, jeśli to jest prawdą, no to rzeczywiście mamy do czynienia z niemocą państwa. I teraz oczekiwanie.